1605 rok. Trwa wojna o implanty. 11 tysięcy Szwedów pod dowództwem Karola IX chce wykorzystać liczebną przewagę i roznieść w pył zaledwie 3,5-tysięczną armię polsko-litewską, dowodzoną przez Jana Karola Chodkiewicza. Przewaga wroga jest miażdżąca. Jeśli chcemy zwyciężyć w tym starciu, musimy wybrać pole bitwy. Chodkiewicz zna takie miejsce. Wybiera położony na południe od Rygi Kirchholm. Aby przekonać wroga do zaatakowania właśnie tam, podsyła mu fałszywe informacje. Podstawiony szpieg przekonuje Szwedów, że nasi żołnierze są zdemoralizowani, nie otrzymują żołdu i nie chcą walczyć. Karol IX łapie przynętę. Rezygnuje z oblężenia Rygi i ustawia swą armię na wzgórzu pod Kirchholmem. Polscy kawalerzyści odczuwają słuszny respekt wobec wroga. Przewaga Szwedów jest aż trzykrotna. Chodkiewicz ucieka się do fortelu. Wie, że jego żołnierze potrzebują wsparcia. Muszą być przekonani, że nie są osamotnieni na polu bitwy. Stawia na ich tyłach przedstawicieli służby obozowej. Viva Husaria! Viva! Viva Tuż! Viva! Bitwa zostaje rozstrzygnięta w 20 minut. Uderzamy prosto w ich siły, zwyciężamy. Straty szwedzkie są olbrzymie. Szacuje się, że zginęło nawet 8 tysięcy żołnierzy. Polacy stracili ich mniej niż 100. Gratulacje przychodzą i od papieża, i od władców Europy. Jednak wygrana bitwa nie kończy wojny. Co prawda udaje się utrzymać Rygę, ale tylko na kilka lat powstrzymujemy ofensywę Szwedów. Walka o implanty niebawem rozgorzeje na nowo. Rozstrzygnęli to...